Dzień dobry, państwu. Witam w naszym prawniczym podcaście Przy Kawie o Prawie w SWWS. Dzisiaj naszym gościem jest pan Michał Sopiński, prawnik, wykładowca akademicki, teoretyk prawa. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry panu. Chciałbym dzisiaj z panem poruszyć trochę trudnych tematów, e, trudnych z takiego powodu, że to nie są takie tematy stricte prawnicze by się wydawało, tylko takie tematy z pogranicza prawa, filozofii, no można by powiedzieć, trudne tematy, hard cases, chociaż do tego może jeszcze przejdziemy. E, na początek porozmawiajmy o formule Radbrucha. Jakby pan mógł naszym słuchaczom wytłumaczyć w prostych słowach, co to jest formuła Radbrucha, skąd się wzięła i może parę słów o jej autorze, bo to też jest bardzo ciekawa postać. Tak, tak, formuła Radbrucha to jest stwierdzenie, pewna teza filozoficzno-prawna, która szczególnie w, XX, w drugiej połowie XX wieku miała ogromny wpływ na myślenie o prawie. Właściwie można powiedzieć, że nawet odwróciła pewien paradygmat myślenia o tym, czym jest prawo i jak powinno ono wyglądać. Tutaj należałoby odnieść się przede wszystkim do tego, na gruncie jakiej teorii, jakiej filozofii, jakiego myślenia o prawie pojawiła się formuła adler Brucha. I tutaj chciałbym powiedzieć, że formuła Brucha pojawiła się na gruncie pozytywizmu prawniczego. Tutaj musimy sobie wyobrazić, że jesteśmy na gruncie takiego myślenia o prawie, które zakłada, że samo prawo, prawo pozytywne, ustawa jest... Rozdzielna od moralności w takim sensie, że prawo w pozytywizmie prawniczym obowiązuje niezależnie od tego, jaka jest jego moralna treść. I formuła Radbrucha była przełamaniem takiego myślenia. I tutaj należałoby zapytać, dlaczego takie przełamanie w ogóle się pojawiło? Dlaczego było potrzebne? Otóż potrzebne było dlatego, że pojawiły się. W połowie XX wieku, szczególnie w państwach totalitarnych, takich jak nazistowskie Niemcy, ustawy, ustawy prawa pozytywnego, ustawy, które były przyjmowane przez ustawodawcę zgodnie z całą procedurą legislacyjną, z którymi było jednak coś nie tak. Było z nimi coś bardzo głęboko nie tak, w warstwie mm, aksjologicznej w treści tego prawa, a mianowicie te ustawy, te prawa były rażąco niesprawiedliwe. Były rażąco niesprawiedliwe w takim znaczeniu, że odmawiały one człowieczeństwa pewnym grupom społecznym, pewnym osobom, pewnym kategoriom ludzi, bądź nakazywały czynić coś, co jest całkowicie sprzeczne z moralnością. Chodzi tutaj między innymi o ustawy e, zbrodniczego systemu e, niemieckiego nazistowskiego które odmawiały człowieczeństwa e, osobom narodowości żydowskiej, ale też e, odmawiały wielu praw Polakom, czy też narzucały określony system wartości w nazistowskich Niemcze Niemczech. I tutaj należałoby się odnieść do tego, czym właściwie jest formuła Radbrucha. Formuła Radbrucha to jest pewien skrót myślowy, takiej tezy, że istnieje pewne ponadustawowe prawo i ustawowe bezprawie. Mianowicie chodzi o to, że w momencie, w którym mamy do czynienia z ustawami, które są rażąco niezgodne z pewnymi uniwersalnymi zasadami wynikającymi z moralności, która jest właściwie wspólna dla całej cywilizacji europejskiej, należy przełamać obowiązek posłuchu wobec tych ustaw i odnieść się do albo katalogu, praw człowieka albo do pewnych ponadczasowych, uniwersalnych wartości. I Formuła Radbrucha powstała właśnie na gruncie rozliczenia się z przeszłością, rozliczenia się z przeszłością nazistowskich Niemiec po II wojnie światowej. Mianowicie miała ona zapewnić możliwość ukarania i poniesienia odpowiedzialności przez funkcjonariuszy zbrodniczego systemu niemieckiego, totalitarnej III Rzeszy. Należy tutaj powiedzieć kilka słów też o, o samej autorze. Radbruch to był e, przedwojenny pozytywista niemiecki, który sam przed II wojną światową zakładał e, to, że prawo powinno być oddzielone od moralności. Jednakże po II wojnie światowej, mając już doświadczenie, widząc klęskę takiego systemu myślenia, postanowił on. Zrekapitulować swoje, twoje, swoje twierdzenia i sformułował kilka test takich jak formuła Radbrucha i wygłosił je zarówno w takich pogadankach na antenach radiowych, jak i sformułował je później w szeregu krótkich esejów. I tutaj należałoby zapytać o to, w jakich sytuacjach wykorzystuje się formułę Radbrucha. Przede wszystkim wykorzystano ją w, w tzw. Tak procesach norymberskich, ale wykorzystywano ją także później, e, także w latach 90. XX wieku, e, kiedy to doszło do procesów tzw. Tak e, Mawerschitzen, czyli e, strzelców na murze berlińskim, którzy strzelali do osób, które próbowały się przedostać z e, NRD do Berlina Zachodniego. Dlaczego? Dlatego, że tłumaczyli się oni, że wykonywali po prostu rozkazy, a następczo po upadku muru berlińskiego pojawił się problem tego, czy można ich skazać, i odpowiedział zgodnie z formułą Radbrucha jest to, że owszem, można, ponieważ prawo, które umożliwiało strzelanie do ludzi, którzy próbowali uciec z NRD do RFN, było rażąco niesprawiedliwe. I na tym gruncie możemy też przenieść się do sytuacji polskiej, mianowicie do sytuacji stanu wojennego i dekretu o stanie wojennym i kwestii odpowiedzialności sędziów, polskich sędziów, którzy skazywali opozycjonistów na podstawie przepisów dekretu o stanie wojennym w okresie, kiedy Tenże dekret nie został jeszcze należycie opublikowany, nie był promulgowany i ogłoszony. No i niestety tutaj na gruncie polskiego prawa nie zastosowano, nie zdecydowano się zastosować formuły Radbrucha. Przeciwnie, mamy taką, taką uchwałę Sądu Najwyższego z 2007 roku, która została wpisana do Księgi Zasad Prawnych, która była szeroko krytykowana przez środowisko teoretyków prawa, filozofów prawa, ale która odmawiała zastosowania e, formuły Radbrucha akurat w tym kontekście. Także wydaje mi się, że formuła Radbrucha jest pewnym ekstraordynaryjnym m, przypadkiem myślenia o prawie e, i myślenia o prawie w takich warunkach, kiedy samo prawo rozumiane jako litera prawa, jako przepis prawa nie wystarcza. I należy się odnieść do czegoś więcej. Trochę uprzedził Pan moje pytanie. Chciałem właśnie dopytać, bo e, wszyscy. Może nie wszyscy, bo, te, bo o formule Radbrucha myślę, że e, wielu, e, wielu ludzi nie wie. Być może trochę bardziej zainteresowanych historią e, poza, poza prawnikami, ale tak naprawdę poza tymi przypadkami, o których Pan wspomniał, czyli właśnie o procesach strzelców i, i oczywiście o procesie norymberskim, który tak naprawdę. No, można trochę powiedzieć, że Formuła Radbrucha została stworzona po to, żeby właśnie znaleźć, znaleźć sposób, żeby postawić niemieckich zbrodniarzy przed sądem, żeby w jakiś sposób im tą, to, to przestępstwo czy tą winę wykazać. To w takim światowym. Prawie nie odbiła się takim szerokim echem. Nie znamy innych, takich szerszych zastosowań tej, tej formuły. Nie, poza, poza niemiecką jurysprudencją tego się jak gdyby nigdzie nie stosuje, prawda? Dlaczego? Tak? Jak pan myśli, dlaczego, dlaczego tak się stało? To znaczy, na pewno odpowiedzią na pytanie jest to, że formuła Radbrucha pojawiła się na gruncie tak zwanego prawa kontynentalnego, które zakłada prymat ustawy nad orzecznictwem sądowym i które jest typowe dla krajów europejskich, a nie ma głębokiej tradycji w krajach anglosaskich, w których pojawia się system common law. Jednakże w systemie Common Law także pojawia się odwołanie do sfery wartości. Ono jest rozwijane przede wszystkim przez sądy, które stosując prawo, stosując prawo pozytywne w tak zwanych hard cases, o których już Pan wspomniał, czyli sprawach, które są trudne, wymagają trudnej decyzji sędziego, trudnej w takim znaczeniu, że sędzia nie jest w stanie po prostu zastosować prawa, zaaplikować określonej reguły prawnej, pewnego przepisu prawnego do określonego stanu faktycznego, ale de facto musi ją zrekonstruować i odtworzyć, na podstawie e, pewnego e, swojego wewnętrznego namysłu, wewnętrznych wartości, które wyznaje, wówczas e, także m, możemy mówić o pewnym odniesieniu się do sfery moralności, sfery aksjologii, która musi być włączona. Tutaj taki bardzo ciekawy przykład, to jest taka słynna sprawa e, Palmer vs. Riggs. To jest e, orzeczenie zapadłe pod koniec XIX wieku w stanie Nowy Jork, kiedy to sędzia odmówił przyznania spadku mężczyźnie, który zabił własnego wujka bądź ojca, po to, żeby uzyskać bardzo duży spadek po nim. A mówimy tutaj o sytuacji, w której prawo stanowe nie przewidywało sytuacji, że. Z ustawy nie jest należny spadek komuś, kto e, zabił właśnie e, tę osobę, po której spadek jej by się należał. Takiej, takiego przepisu nie było, a jednak e, sędzia, który rozpatrywał tę sprawę, m, odmówił przyznania e, spadku, stwierdzając, że e, po prostu jest on niegodny. Tego spadku, a podczas gdy w prawie pozytywnym, które jest w Europie, także w polskim systemie prawnym, mamy odpowiedni przepis, który zakłada, że jest ktoś niegodny otrzymania spadku, jest wówczas wykluczony. Także to nie jest tak, że formuła Brucha jest wykorzystywana wyłącznie w Europie kontynentalnej. Inne pewne warianty włączenia aksjologii myślenia o moralności. Pojawiają się także w innych systemach, tak właśnie w systemie common law, w myśleniu anglosaskim, i nawet bym powiedział, że włączanie aksjologii, włączanie pewnej określonej wizji moralności jest bardziej typowe i zdecydowanie częstsze w kulturze anglosaskiej, aniżeli w kulturze prawa europejskiego, w którym dalej dominuje pewien prymat, Ustawy i założenia, że sędziowie są jedynie ustami ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Michale, za udział w naszym podcaście. Dzisiaj naszym gościem był pan Michał Sopiński, prawnik, nauczyciel akademicki. Jeszcze raz dziękuję.